Jak wiecie, na rynek wchodzi na bieżąco bardzo dużo produktów, ale nie każdy z tych produktów może wnieść czy wnosi dla nas takie korzyści jak właśnie Mavic Mini. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ludzi ogólnie, o ludzi na całym świecie, to ten dron przede wszystkim nie musi być rejestrowany. Waży 249 gramów, oczywiście jak włożymy do niego kartę pamięci, przekroczymy 250 gramów, ale to jest ta waga, która jest wymagana do rejestracji dronów na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii, a niedługo także na terenie Unii Europejskiej, bo już w lipcu przyszłego roku 2020 wejdą takie przepisy. Każdy, kto latał dronem małym i tanim z GPS-em poniżej 250 gramów, ja już kilka takich lotów odbyłem i kilka takich egzemplarzy przetestowałem, muszę wam powiedzieć, że jakość nagrań i jakość kamery jest po prostu tragiczna. Oczywiście mają GPS-a, te drony zwykle nie mają czujników, oprócz na przykład Telo, który takie czujniki posiada. Większość z takich dronów właśnie ma fatalną jakość optyki i fatalną jakość samego lotów Zawisie. I właśnie Mavic Mini wprowadza te wszystkie cechy, które i podnosi poprzeczkę. Mamy tutaj skok kwantowy, czyli jest w stanie nakręcić bardzo dobry film. Oczywiście ten film jest daleki od tego nawet, który nakręcimy Maviciem R, bo tutaj mamy 60 klatek 2.7, tam mamy w 2.7 tylko 30 klatek, tutaj mamy 120 klatek na sekundę, czyli slow motion dla 1080p, tam mamy 60 klatek na sekundę. Nie możemy w Mavicu Mini wyregulować balansu bieli, nie jesteśmy w stanie wyregulować ISO, czyli sterować de facto ekspozycją poza kompensacją ekspozycji, czyli możemy dodać lub odjąć nieco, jeżeli chodzi o ekspozycję, ale nie jesteśmy w stanie na przykład ustawić balansu bieli. Możemy natomiast zablokować ekspozycję. I teraz, jeżeli chodzi o dalsze benefity, to z czym się wiąże Mavic Mini, to na pewno bardzo długi czas lotu, a uzyskano to dzięki wprowadzeniu baterii litowo-jonowych o większej pojemności w energii, ale także o większej, o lepszej zdolności do oddawania energii z danego ogniwa. I to jest wielki skok, faktycznie ta bateria, pierwszy raz w DJI używa baterii litowo-jonowych w swoich produktach. One są na pewno tańsze w produkcji, natomiast składają się głównie z cieczy i mają też określony kształt, dlatego widzimy, że zupełnie inaczej przeprojektowano ten kształt baterii. Wracając jeszcze do jakości obrazka, tutaj mamy 40 megabitów na sekundę, w Mavicu R mamy 100, a w Sparku mieliśmy 24, czyli widać, że ten skok, ten krok do przodu został poczyniony na pewno. To, czego brakuje w Mavicu Mini, to na pewno sensorów. Nie mamy ani przednich, ani tylnych sensorów. Możemy polegać tylko na sensorach tych dolnych, czyli wsparcie przy lądowaniu. Każdy doświadczony operator jest w stanie sobie z tym doskonale poradzić. Nawet może to traktować jako korzyść, dlatego że możemy już wykonywać ujęcia a la Sam Calder bez wyłączania specjalnego czujników. Czyli nie mamy na pewno w Mavicu Mini APAS, nie mamy obstacle avoidance i też nie mamy trybów automatycznych w pełni. Mamy tylko do dyspozycji quickshoty takie jak Helix, Circle, następnie mamy Drone i Rocket, ale w trybie Circle jest w stanie ten dron nas śledzić, tak jak w Active Track. Natomiast aplikacja zupełnie inna została tutaj wprowadzona, bo mamy aplikację DJI Fly. Jest to nowa aplikacja, która właściwie na dzisiaj już na tę chwilę nie jest dostępna ani w App Store, ani na stronie DJI, ani w sklepie Google, więc to wszystko przed nami. Jako że czas realizacji tego drona, czas w tej chwili od zamówienia do dostawy to są jakieś 2 tygodnie, więc pewnie to otrzymamy lada dzień. Tak samo wygląda sprawa, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi. Nie mamy na dzisiaj instrukcji obsługi, jest tylko Quick Start Guide. Co do innych rzeczy, ten dron posiada tryb sportowy, leci maksymalnie z prędkością 47 km na godzinę, czyli bardzo dobra prędkość jak na takiego malucha. Jego zasięg w Unii Europejskiej jest szacowany na 2 km. Trzeba pamiętać o tym, że wykonania są zupełnie inne na FCC, czyli na Stany, a inne na Unię Europejską, CE. I tu faktycznie ten zasięg będzie nasz mniejszy i podejrzewam, że w zależności od warunków może być naprawdę w mieście z nim słabo. Bo więc trzeba uważać. Przy tej masie to naprawdę jest dron, który ma zadatki do tego, żeby ginąć. Zobaczymy też, jak wygląda sprawa związana z funkcjonalnością typu Find My Drone. Czy aplikacja przewiduje taką ewentualność, bo myślę, że może dojść do wielu spektakularnych zaginięć.
pozostałych rzeczy tryb sportowy, jak mówiłem, jest. Jest nowy tryb, który się nazywa Cine Smooth, połączenie tripod i cinematic. Całkiem fajny tryb, który pozwala nam na kontrolowanie, na bardzo łagodny przelot i nagrywanie epickich montaży wideo. Z tym dronem wiąże się też kilka ciekawostek, a mianowicie jest to pierwszy dron od DJI, który ma w sobie w komplecie śrubokręt, to na pewno wielka ciekawostka. To co mówiłem, mamy kartę pamięci, która waży powyżej 1 grama zwykle microSD i po włożeniu karty pamięci przekraczamy masę 250 gramów. Tak samo będzie pewnie wyglądała sprawa, jeżeli chodzi o filtry. Na razie te filtry się jeszcze nie pokazały, ale myślę, że na dniach będą dostępne. Jako ciekawostka na pewno nowa aplikacja, jako ciekawostka też pakiety kreatywne, czyli Creative Kit, gdzie możemy mieć swoje własne naklejki spersonalizowane lub też pomalować w dowolne kolory te naklejki, które już mamy w ramach kolorowanek. Bardzo fajna jest stacja dokująca, to faktycznie rewelacja. Są też uchwyty na śmigła i dodatkowe akcesoria, które wchodzą w skład tego drona. Na pewno jest to dron bardziej pod social media, pod kulturę społeczną. Jest to dron, który trochę inaczej wygląda na pewno jego zastosowanie niż na przykład Mavic 2 Pro, prawda? Tutaj nie mamy też ujęć w RAW-ie, nie jesteśmy w stanie uzyskać ujęć właśnie w RAW, nie jesteśmy w stanie uzyskać w profilu płaskim, nie ma profilu kolorystycznego, wiadomo, ale i tak w porównaniu do Sparka krok milowy został poczyniony. Bateria, o której mówiłem, jest to bateria dwucelowa o napięciu nominalnym 7,4 V, czyli widać, że to jest trochę inna forma baterii niż to, co mieliśmy wcześniej. Miejmy nadzieję, że ten dron ma chociaż trochę zapasu mocy, jest w stanie opierać się większym podmuchom wiatrów. Ta masa około 250 gramów, jesteśmy w stanie spokojnie polatać przy takim wietrze, powiedzmy słabym i średnim. W przypadku mocnych wiatrów pewnie będzie alarm i nie damy rady. Gniazdo pamięci jest tylko i wyłącznie pamięci zewnętrznej, czyli nie ma pamięci wbudowanej tak jak było. Bitrate, jak mówiłem, 40 jest w tej chwili dostępny. I co jeszcze tam mamy? Gniazdo jest micro USB. Tak, micro USB, tam nie ma typu C, tylko klasyczne micro USB. Czujniki na dole, bateria ładowana od tyłu. Ciekawostkę też budzi kontroler, dlatego że kontroler jest w komplecie. Jeżeli chodzi o cenę tego drona, jest rewelacyjna. W Polsce jest wyceniony na 1799 zł. W Stanach można go kupić za $399. Jeżeli chodzi o stronę DJI.com, on był dostępny w cenie dzisiaj 399 euro. Czas realizacji około 2 tygodni, czyli w połowie listopada pierwsze dostawy, które mówimy. Sprawdzimy jeszcze import z Chin, bo prawdopodobnie jesteśmy w stanie DHL-em takiego drona uzyskać w przeciągu 4 dni, ale to jest kwestia dopiero przyszłego tygodnia, kiedy będzie wiadomo. Na dzisiaj to, co zaskoczyło, to na pewno kreatywność, to na pewno dostępność jako pierwszy dron, jako dron dla dziecka, dla żony, dla osób, które dotąd nie latały, więc możemy się spodziewać naprawdę niesamowitego wysypu filmików, powszechnej obecności tych dronów. Tak jak w tej chwili mamy komórkę czy Instaxa aparaty, tak myślę, że Mavic Mini na pewno wejdzie. Na pewno jego cechy są też miniaturowe, to jest de facto latający telefon komórkowy, bo nawet określenie latający Osmo Pocket jest nieco na wyrost. Pamiętajcie, że Pocket ma naprawdę zaawansowane funkcje w porównaniu do Mavica Mini. Natomiast jest to dron świetny po to, żeby się nauczyć. Nie kosztuje też dużo w przypadku spektakularnego crashu czy zgubienia, natomiast wnosi on naprawdę dużą wartość, szczególnie dla osób, które są podekscytowane, nigdy nie latały i dla nich rozwalenie drona za 8 tysięcy byłoby niezłą katastrofą. Polecam także treningi, słuchajcie, na dronach tańszych, które nie kosztują 1700-1800. Ja co jakiś czas robię przeglądy małych chińskich dronów i muszę powiedzieć, że niektóre z nich są naprawdę fajne i naprawdę zaskakują mnie swoją, może nie kamerą, ale swoimi właściwościami dotyczącymi samego lotu i możliwości ćwiczeń. Tak jak Mavic'i nie mają, żaden z nich nie ma możliwości wyłączenia kontrolera, tak na przykład JJRC X8 Sidus fantastycznie umożliwia nam ćwiczenie w trybie
Ati. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj to jest tyle. Oczywiście systematycznie, jeżeli będą jakieś ciekawostki wychodziły, to będę o tym informował. Jeżeli uda się zdobyć tego drona w miarę szybko, ja go jeszcze na dzisiaj nie zamówiłem, dlatego że liczę na ten chiński kanał. Jeżeli ten dron się pojawi w czwartek, piątek w Chinach, to jesteśmy w stanie go ściągnąć w 4 dni. To byłoby rewelacyjne, nie? DHL-em lotniczym, ale na dzisiaj na Europę to raczej wygląda na jakieś 2 tygodnie. Słuchajcie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Oczywiście filmy się już ukazały celebrytów, czyli I Justin. Myślę, że jeden z lepszych to jest na pewno iPhone Do, bo Peter McKinnon tam no, trochę zrobił, ale takie oczywiście w asyście swoich kolegów. Natomiast mogę powiedzieć, że chyba iPhone Do miał najlepszy film, jeżeli chodzi o wstęp do tego Mavic. Także mamy kolejny krok milowy, w tym razem w zakresie dużo mniejszych dronów, bo Mavic Air ważył 430 gramów, jak pamiętacie. Ten dron jest prawie, jest 180 gramów, Mavic Mini jest 180 gramów lżejszy od Mavic Air, także to jest naprawdę mega różnica i trzeba o tym pamiętać, że to nie jest absolutnie wymiana czy podmianka tego drona. Mavic Air zostaje Maviciem Air ze swoimi właściwościami, ze swoim fantastycznym obrazkiem i myślę, że długo jeszcze nie będzie wymieniony, bo to jest taki jeden z flagowych modeli DJI, tak jak na przykład obecnie Mavic 2. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, jak zwykle zapraszam do swoich darmowych produkcji, do których linki znajdziecie pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym epizodzie. Cześć!